Cześć moi drodzy, Atro z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Biomutanta. Lecimy sobie dalej zbierać misje poboczne. Miraż chyba zniknął. Mam pieniądz. Chodźmy sobie tam, idziemy tam. Tutaj mamy... Tutaj pojawiają się misje. A, więźniowie, dobra. Kurde, ale uderz ten słup. Nie wiem, czy tutaj wejdę, bo tu widzę, jest już ten trujący. Tylko uważaj, by nocną porą nie spaść z klifu. No, no. Ten silos jest naprawdę wysoki. O. Nikt nie wie, co w nim trzyma. Faktycznie, bardziej zezowate jest to. Molekularyzacja. Kurde, blade. Ale zezowata jest to broń, Jezus Maria. Muszę ją przerobić jak nic. Dobra. Muszę ją przerobić. Chyba nawet od tego zacznę. Złom, który chrzęści? Jak ten chrom błyszczy. Także chyba sobie od razu zmienię ten. Kurde, tutaj chyba to było. Niby cenność jest wysoka, ale... No dobra, zobaczymy to. Siup! Złożone. Okej. Mamy karabinek maszynowy. Niech będzie. Zamiast zborowego. O. Kurde. Tego się nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że oni mieli pływać w ropie. W sumie ma to sens, że nie pływali w ropie. No, jednak widzę. Trzeba to powtórzyć. Dobra robota. Tą bestią nie trzeba zbyt dokładnie celować. Spójrz tylko na ten złom. Na góry nie wejdę. A super łup gdzieś jest. Może na górze. Chyba tak. W ciemności nikt nie zorientuje się, że nadchodzisz. Ale jakieś takie marne. Gdzieś jakiś obszar podziemny jeszcze.
teraz zauważyłem, że jak się uda wyczyścić do zera, to się zmienia kolor na mapie na zielony. Nie wiem, czy tu pod spodem. O, tu coś jest. A, apteczka. Powiem wam, że nie wiem. Nie, tu nie. A, no super łupi podziemny obszar. Nie mam pojęcia gdzie. Nieźle. Trochę drzazgo złomu dla ciebie. Tutaj nie ma. Tutaj coś jest. Coś tam jest, złomiarzu. No dobra, chodźmy tutaj. Czerń powoli ustępuje. Okej. To kostka. W tym balonie na górze znajdziesz warsztat do ulepszeń. Mhm. Zobaczmy. Mówi, że w tym sklepie widzi, że... Motek zainfekowany. A tu? Datek do broni. Nie. Jest linka, no tu jest. Nie, tu mnie nie stać. No, proszę bardzo. I na zielono. I do góry. Drzazgozłom. Jedyny rodzaj złomu, który nadal powstaje. Dobra. Kto się odzywa tutaj? Spójrz tylko na ten sklepcio. Ciekawe, co kiedyś w nim sprzedawali. Dobra. Świetny strzał. Chłodek. Przyjemne. Palec cię spędzi? Dobra. Zobaczmy sklep. O, legendarny lewarek. Czy
pojemnik. O. To była długa noc, lecz zaraz się skończy. No, a tam chyba mam gorącą strefę. Torów. Mogę sobie posikać. Polana jest piękna. Rozglądaj się za mieszkiem. Polany? Dobra. Zobaczmy. Mieszko mieszacz. Słyszał, że udało ci się wmieszać w sprawy świata. Obawiał się, że możesz się w nich rozgotować. Stwierdza, że kolejna porcja odżywczego płynu zawsze jest odrobinę zbyt odległa w czasie, nawet jeśli przygotowujesz ją sam. Zastanawia się, co zamierzasz zrobić z tak wielką siłą. Wolisz nakarmić świat, czy raczej go zagłodzić? Nakarmić. Pachniesz świeżością i gotowością do działania. Jak ktoś, kto ceni dobre, życiodajne pożywienie. Mówi, że jesteśmy tym, co pijemy. Jeśli chcesz czynić dobro, pij tylko wartościowe napoje. Inaczej śmieciowe płyny wypełnią cię pustką. Uważa, że życie pełne jest najróżniejszych składników. To od ciebie zależy, jak je połączysz, a następnie pochłoniesz. A jeśli jesteśmy tym, co pijemy, co się dzieje, kiedy wybieramy coś innego? Panu nam mów! Zgadza się, ale ty także zmieniasz świat, prawda? Bardzo filozoficzne teksty mają w tym dziele. Uważa, że to niesamowite, jak świat wraca do życia. Czeka go tyle nowych rzeczy do wypicia. Jest pod wrażeniem twoich prób sprawienia, by wszystko znów było dobre i smaczne. Uważa za wspaniałe, że jesteś z miriadami. Zawsze uważnie dobierali to, co spożywali. Żywili się samymi liśćmi i światłem. Mówi, że są jak rośliny. Pochłaniają promienie słoneczne i zamieniają je w energię. Mówi, że musisz popracować nad konwersacją. Zastanawia się, czy zdarzyło ci się skosztować zupy pyszniejszej niż samo życie. Jeśli nie, to jesteś we właściwym miejscu. Jest szeroko znany ze swojego mieszkowywaru. Jego myśli są jak wywar. Stale mieszają mu w głowie. Ci, którzy dobrze go znają, przezwali go nawet Mieszko. Dajesz wiarę? Zależy mu, żeby rozpoznawało go więcej klientów. Mówi, że trochę wszystkiego, ale również coś specjalnego. Mieszko prosi cię o znalezienie kolorowego łuku, który pokazuje się po deszczu. O, tęcza. Poszukuje załamującego się światła, skoncentrowanego w pysznych kropelkach pojawiających się na niebie po deszczu. Poszukiwany przez niego koncentrat znajdziesz w miejscu, w którym kolor styka się z ziemią. Przynieś mu go, a przyrządzi Mieszko wywar i się nim z tobą podzieli. Panu nam mów! Całkowicie się z tobą zgadza i z radością podzieliłby się takimi delicjami ze światem. Dobrze widzieć, jak promieniejesz. Nikt nie lubi radości. Nie jest fajna. Noc może być fajna, ale ty nie jesteś. Jestem bardzo fajny. Nikt fajny nie musi przypominać innym o swojej fajności. Akurat zaczął padać. Dobra. Koniec tęczy jest tam. Git. Dobra, a to czyja wioska? Oto Nambi. Kolejna wioska na twojej drodze. Naprawdę nic?
Ile tu wody? Handlarz. Dobijmy targu. O, złom. Wszystko dobra. Poszło gładko. Okej, na wspomnienie. O dziwo, nie ma tutaj za wiele rzeczy w środku. Mówi, że w tym sklep... O. Górna modyfikacja. To legendarne. O celności, a kupię. Teges. Czemu ten złom? Chciałem, że to jest jakby jakaś paczka złomu czy coś. Sprzedane. Kasa leci. Dobra. Dwa mogę sprzedać. Też dwa. To dobra cena. Dobre zakupy. Dobra. I zadanie. Mówi, że zbliżający się koniec świata powinien wybić wszystkim z głowy obmyślanie kolejnych sposobów na wysadzanie rzeczy. Wspinacze przecina. Boom jednak ma inne zdanie. Ciągle zastanawia się, co by tu wysadzić. Huk jest potworny, ale kratery po... Mówi, że nie wie, ale Boom ciągle to robi. Mówi, że babcia Booma też uwielbiała eksplozje. Staruszka przekazała młodemu bombowcowi całą swoją wiedzę. Najwyraźniej uczeń przerósł mistrzynię. Liczy, że pomożesz Boomowi się nieco rozbroić. Dobra. Handlarz mówi, że możesz... Totem, łup i warsztat. Dobra, tutaj nic, ostatni domek. Tu też nic. Posikajmy sobie to. Zobaczmy. Już za kraku.
Wajla. Kiedy Lupa Lupin grasuje po okolicy, warto mieć możliwość rozmowy z mieszkającymi daleko przyjaciółmi. Jest tyle do powiedzenia, a tak mało czasu zostało. Podobno jest jedna gadkobudka, którą... Mówi, że część jest wewnątrz, a inne na zewnątrz i łatwiej je wypatrzeć. Po prostu się rozglądaj. Nie ma tu gadkobudki. Zauważysz jakąś bez problemu. Są duże. Kiedy już ją znajdziesz, spróbuj ją podłączyć, żeby można było przez nią gadać. Czy to jest Jackie? W stanie porozmawiać z mieszkającym. Czy to jest Jackie, jeśli chodzi o dubbing polski? Mówi, tak, że wielu się z tego ucieszy. Możliwe. Gadkobudki, dobra, świetna zabawa. Wielki miech. Czy to był super? Jeśli rozpada się bardziej, możesz się rozpuścić. Jest totem chyba. Jeszcze warsztat uszczykarski do ulepszeń. Co opadać? Co teraz? Mówi, że poza padającym drzewem życia problemem są jeszcze muchy atakujące uprawy. Chupsia durpa. Nie jeśli te plony przepadną, zabraknie jedzenia dla wszystkich w okolicy. Patrzcie, pomysł, jak ludzie mogli myśleć aż tak kuriozalne, dziwne teksty, mówi, naprawdę. Że istnieje wielki miech, którym można byłoby je przedmuchać. Pyta, czy widzisz ten ogromny miech? O, tam. Może by tak skierować go we chyba właściwą stronę, a potem na niego skoczyć. No, to mogłoby zadziałać. Dziękuję ci za wzięcie pod uwagę ich brzusiów. Świecisz coraz jaśniej. Nie, spójrz w lustro. Bez szans, wszystkie popękały na twój widok. To się zdarzyło tylko raz. Mam tu cały skład potłuczonych luster na dowód tego, że się mylisz. Dobra, chodźmy tu, tą tęczę na koniec. Nie wiem, gdzie ten warsztat był. Nie wiem, po co to łapie. Co to jest to? Dzień nie trwa wiecznie. Dobrze go wykorzystaj. A to, żeby się wspiąć, widzę. Tam jest szybko. Ten jaśnisty ukolor pnie się wysoko. Znajdź jego kraniec. Tam gdzieś. No nie, to chodźmy teraz tutaj. Zrobić sobie tutaj ten kawałek. A, nie ma obrażenia do upadku, więc nie ma problemu. Totem, pieniążki.
Czemu tutaj warsztat? Nie mogę tego warsztatu znaleźć coś. Może jak miech tam tego. Powinien być warsztat. Nie, to jest sklep. Oby nie przyszło ci tego żałować. Dobra. Jedynym sposobem na pozbycie się tych upierdlimów jest wskoczenie na miech i zdmuchnięcie ich. Kicaj! Następnym razem skacz wyżej i dmuchaj mocniej. Mówi, że Ziuma należy szukać w zakładzie falomocy. Nie. Dobra. Przedmuchałem. Fajnie. Udało ci się zdmuchnąć muchy! Habaś! Okay. Chcę wiedzieć, co musisz napowietrzyć. Uważa, że plemię piczów ma najbardziej... Chcę wiedzieć, co musisz napowietrzyć. Dziwi się, że ktoś mający tyle sprytu, co ty... Chcę wiedzieć... Dobra. Dobrze wiedzieć. Mówi, że blasz... Nie wiem, gdzie jest... Balon jest, dobra. Już widzę. A gdzie jest super łup? W ciągu dnia stworzenia są bardzo zajęte. Nie wiem, gdzie jest super łup, bo powinien się pojawić ten, wiecie, ten okrąg, że coś mogę zrobić, ale... O! Było to? Nie. Był inny super łup. O! Nie, to jest... to jest ten... Szybka podróż. Może weź coś innego, póki nie będziesz mieć wystarczająco dużo zasobów. Najgorsze to, że przy modyfikacji te zasoby zużywam, nie wiem czemu. Bo wiecie, zmieniam jedną część i... Nie powinno mi aż tak, wiecie, zjadać tych zasobów.
Róg mi został. Kurdeczka. O, przecież. Dobra. Hełm mc. Mogę dać ten hełm i dodać dodatki. Czas coś zbudować. Nie. Ale będę mógł dodać, muszę mieć złomu metalowego. Dobra, będę w tym odcinku tyle. Dzięki, widzimy się w kolejnych materiałach. Pa, pa.